Tradycja obchodzenia barbórki sięga XIX wieku. Narodziła się na Górnym Śląsku i dotyczyła głównie górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego. Po II wojnie światowej barbórka została uznana świętem pracowników całego przemysłu wydobywczego, co wpłynęło na jej popularyzację także w innych regionach. Nie zmienił się za to kultywowany od prawie 200 lat sposób jej świętowania, polegający m.in. na przemarszach orkiestr górniczych oraz uroczystych mszach świętych. Dlatego właśnie uroczystości związane z podpisaniem wniosku o wpisanie obchodów barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła msza święta 170 metrów pod ziemią w kaplicy świętej Barbary w zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido, którą celebrował metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Warto, aby to dziedzictwo bogate zostało upamiętnione i wpisane na listę skarbów tej ziemi. Bo kult świętej Barbary tu na Górnym Śląsku to rzeczywiście jest skarb tej ziemi, skarb mieszkańców tej ziemi. Ten fakt będzie zobowiązujący dla nas, którzy się o to staramy, do tego, żeby szerzyć kult świętej Barbary, a dla innych będzie taki miał znaczenie właśnie informujące. Bardziej będzie pewnym komunikatem, zwrócenie uwagi na tę wielką postać, która jest czczona na Górnym Śląsku i ma szczególne tutaj znaczenie społeczne, nie tylko religijne, ale i społeczne. Więc jakby mobilizujący dla nas, ale też informujący dla innych, którzy spotkają się z postacią świętej Barbary. Jednym z punktów uroczystości była zorganizowana w Łaźni Łańcuszkowej przez miasto Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego konferencja pod nazwą Dziedzictwo Niematerialne – Lokalna Tożsamość – Wspólne Bogactwo. W trakcie posiedzenia eksperci oraz przedstawiciele środowisk górniczych dyskutowali na temat znaczenia i ochrony barbórki w kontekście dziedzictwa niematerialnego. Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie wniosku o wpisanie obchodów barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Swoje podpisy złożyli m.in. przedstawiciele zarządu Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy i reprezentanci duchowieństwa, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo Grzegorz Tobiszowski. To przecież bardzo mocno pokazuje, identyfikuje branżę, bo jeśli rozłożymy na czynniki proste kwestie świętowania świętej Barbary, kultu świętej Barbary, to będziemy dochodzić do solidnej, ciężkiej pracy. Będziemy dochodzić do tego, że mówimy o braci górniczej, a więc coś, co jest coś więcej niż tylko pewnym koleżeństwem w pracy, a więc będziemy mówić o solidności pracy. Jeśli popatrzymy na świętowanie świętej Barbary, to obecność górników i ich postawę w okresie barbórki 4 grudnia, a więc ja myślę, że to jest pewna głębia. Żyjemy też w takich czasach, kiedy pewne rzeczy zaczynają nam umykać. My często na Śląsku rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do rzeczy bardzo cennych, że są one nasze i takie oczywiste, a okazuje się, że nie zawsze pewne rzeczy w Europie, w innych częściach Polski są takie oczywiste, które są dla nas. Wydaje się, że wszyscy o wszystkim wiemy, że barbórka to taka nasza wartość, że górnictwo było, jest i będzie, a widzimy, że rzeczywistość dynamicznie się zmienia. I jestem przekonana, że właśnie takie wydarzenia, takie akty, które umacniają to, co jest wartością i naszą, i tej ziemi, przetrwa dla następnych pokoleń. Warto wiedzieć, skąd się wychodzi i dokąd się zmierza. My jeszcze wiemy, czy nasze dzieci, nasze wnuki będą wiedziały. Właśnie takie działania mają służyć temu, żeby nie tylko nasza świadomość, ale świadomość kolejnych pokoleń była pełna. To jest dokładnie rozpoczęcie prac. To, co nam się udało zrobić, to jest ten pierwszy mały kroczek, a teraz wszystko przed nami. Myślę, że przed nami też ustanowienie takiego wzoru obchodów barbórki i będziemy się starali to już w tym roku zrobić w grudniu, tak żeby spróbować zrobić jedną barbórkę taką, która będzie odpowiadała historycznemu wzorcowi, który ustalimy sobie właśnie w trakcie tych prac. W ramach tego wniosku jest plan ochrony, czyli nasze zobowiązanie wszystkich depozytariuszy do tego, że w określony sposób będziemy w najbliższym czasie tą barbórkę chronić. Jest w ramach tego również plan badań, a więc prac takich, które mają doprowadzić do lepszej identyfikacji tych wszystkich elementów barbórki. Na razie wniosek dotyczy tylko górnictwa węglowego, ale jak zapewniają jego depozytariusze, w przyszłości może zostać on poszerzony o górnictwo związane z solą, srebrem oraz węglem brunatnym. Na razie jednak wniosek trafi pod obrady Rady Działającej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ocenie merytorycznie
zgodność wniosku z konwencją oraz z artykułami, które wynikają z jej przyjęcia, a następnie element prawdopodobnie zostanie wpisany na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co docelowo, rozumiem tutaj, w intencjach zgłaszających daje możliwość do wpisu na Krajową Listę Niereprezentacyjną Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obecnie na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego mamy 29 elementów. Aktualnie procedowane jest pierwsze zgłoszenie na listę UNESCO, to jest szopkarstwo krakowskie i zakończy to prawdopodobnie w grudniu tego roku. Kiedy więc Barbórka trafi na niematerialną listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO? Najprawdopodobniej dopiero za 2-3 lata.